Cześć! Witajcie na kanale Zielone Atelier. Chciałam Wam dzisiaj pokazać kilka pomysłów na to, jak zrobić w domu kalendarz adwentowy. I chciałam, żeby ten kalendarz to był taki kalendarz wiszący na gałęzi, ale dostałam taką oto gałąź, która bardziej wygląda jak pół sosny niż jak gałąź. O, pomysł był taki, że mój kalendarz będzie wisiał w ten sposób. No ale na tej gałęzi się chyba tego nie da zrobić, bo jest ona ogromna, ja po prostu nie mam gdzie jej powiesić. Zwłaszcza, że jest to sosna i ona oczywiście brudzi. Może poplamić żywicą, jeżeli się ją powiesi przy ścianie. No chyba w związku z tym wykorzystam tę sosnę, wstawię ją do takiej wielkiej donicy obciążonej kamieniami i zamiast wiszącego na gałęzi kalendarza adwentowego zrobię taki bardziej, taką bardziej choinkę adwentową. Odłożę ją na razie na bok i opowiem Wam, co na takiej choince albo gałęzi można powiesić, żeby to fajnie wyglądało. Z czego można zrobić elementy dekoracyjne do takiego kalendarza adwentowego? No, ja chciałabym, żeby to były takie elementy, do których do środka można by coś włożyć. Niektórzy wkładają jakieś drobne prezenciki albo słodycze. Ja chciałabym, żeby w środku każdego mojego pojemniczka było zadanie. Dlatego przygotowałam sobie kilka pomysłów na to, z czego takie pojemniczki wykonać, no ale jeszcze ich nie pozamykałam. Jak na przykład, zobaczcie, taka zielona choineczka jest pudełkiem na razie otwartym. Zaraz pokażę, jak taką choinkę wykonać. A co będzie Wam potrzebne? No, tak naprawdę większość rzeczy znajdziecie w domu. Nie mam tutaj nic niezwykłego. Papier kolorowy, nożyczki, klej na gorąco. Może się przydać tektura, suszone owoce. Mam szyszki, ale mam też suszone pomarańcze, gwiazdki anyżowe, cynamon. Mam też kilka kopert. One są z takiego ładnego, połyskującego materiału i oczywiście można powiesić na gałęzi 20, można powiesić 23 takie koperty, 24 zrobić troszeczkę inną. Odłożę na razie na bok. Co jeszcze? Takim bardzo często wykorzystywanym, jak to sosna naśmieciła. Takim często wykorzystywanym pomysłem są torebki śniadaniowe. Niestety mają one jedną wadę. Nie chcą mieć takiego kształtu, jak ta, ładnego. Chcą po prostu takim trochę bezkształtnym workiem. Zobaczcie. Jak ją tu rozkładam, to ona nie chce się trzymać w takiej pozycji. Na szczęście bardzo łatwo temu zaradzić. Taką torebeczkę, zobaczcie, ona tutaj ma takie miejsce klejenia i w tym miejscu składam ją w jedną stronę, potem w drugą. Chodzi o to, żeby papier w tym miejscu po prostu był w obie strony zagięty i jak ją rozłożę, to w tym miejscu zagięcia dużo łatwiej jest mi uzyskać ten pożądany kształt. Udało się. Te torebki są dość spore, więc wydaje mi się, że dobrze jest potem je złożyć raz, dwa, może nawet trzy razy, żeby to nie były takie wielkie bułki. Jak je zamocować? No, po prostu wziąć kawałek sznurka, tutaj go zawinąć i proszę bardzo, ciach, gotowe. No, akurat trochę nierówno, ale w tej chwili to nie ma znaczenia. W ten sposób można przywiązać do gałęzi. Oczywiście trzeba też jeszcze jakoś taką torebkę ozdobić. Chyba, że chcemy, żeby kalendarz był taki bardzo ascetyczny w formie. Można przykleić kawałek cynamonu, pomarańczkę. Dobrze, to odkładam. Pokażę Wam teraz, jak przygotować taką śliczną zieloną choineczkę. Potrzebne nam do tego celu no, zielony, albo może być jakiś inny papier, zależnie od tego, czy te Wasze pudełeczka mają być zielone, czy na przykład we wszystkich kolorach.
Ja mam dwustronny papier, ale może być też jednostronny. Trzeba tylko pamiętać, że ten jednostronny jest cieńszy. Trzeba sobie wyciąć szablon figury. Ja byłam trochę leniwa, ściągnęłam z internetu i mogłam sobie wydrukować 100% wielkości, 70, 80, także te moje choinki mogły być w różnych wielkościach. I można wyciąć oczywiście zwyczajnie nożyczkami. Moim zdaniem dużo szybciej jest nożem introligatorskim. Tylko potrzebna jest mi do tego podkładka. Troszkę te skrzydełka robię większe celowo, bo mój karton jest gruby. I jeśli te skrzydełka zrobię większe, to będzie się to troszkę łatwiej kleić. Teraz dość ważny moment. W przypadku, kiedy mam taką cienką kartkę, dość łatwo jest ją złożyć według tych linii, ale jeżeli mam w ten sposób wycięty kształt, to po pierwsze nie mam tych linii tutaj, po drugie im sztywniejszy karton, tym trudniej jest go złożyć równo. Jeżeli będzie pudełeczko jeszcze mniejsze, a karton jeszcze sztywniejszy, to naprawdę będzie to trudne. W związku z tym biorę linijkę i nie tą ostrą, tylko tą drugą stroną noża introligatorskiego przejeżdżam po tych liniach, które mają być miejscem złożenia. Jeżeli nie wiecie, jak mocno przejechać tym nożem, bo on jednak z tej strony jest tępy, ale też tnie, to na takim kawałeczku tutaj niepotrzebnym można sobie spróbować tę siłę nacisku, jaka ona ma być. Ciach. I to już oczywiście trzeba zrobić przy linijce. I teraz, kiedy mam te linie narysowane nożem, słuchajcie, to składa się po prostu bez najmniejszego problemu, jak z fabryki. I gotowe. Dobrze, potem takie pudełeczko smaruję w dwóch miejscach i gotowe. Zostawiam na razie niesklejone tutaj te dwie klapki i ten boczek. Dlaczego? Dlatego, że potem do środka chciałabym włożyć karteczki z zadaniami. Kolejna ważna wskazówka jest taka. Jeżeli chcecie, żeby to pudełeczko dało się otworzyć i coś ze środka wyjąć, bo oczywiście może być to tylko ozdoba bez otwierania i szukania w środku przyjemności. Jeżeli to się ma otwierać, to nie może być też tak mocno sklejone. Moja rada jest taka, żeby to po prostu przykleić w dwóch miejscach, tu i tu, taśmą klejącą. I wtedy tę taśmę da się troszkę obskubać, otworzyć, wyjąć zawartość, a potem znowu zakleić. Bo jeżeli trzeba by to rozklejać, to myślę, że całe pudełko uległoby zniszczeniu. Powstaje pytanie oczywiście, jak taką choineczkę powiesić i jak udekorować. No ja tutaj udekorowałam na przykład cynamonem albo anyszkową gwiazdką. Można też przykleić pomarańczkę. Trzeba też oczywiście przykleić do nich numerki albo napisać. Ja mam kilka rodzajów naklejek. Wybrałam takie, ponieważ mój kalendarz będzie dla dziecka. W związku z tym uznałam, że to tak ożywi. Tu możemy zrobić numer 12, bo dlaczego nie? Proszę bardzo, naklejam 12. Na moją pomarańczkę nakładam klej na gorąco. Warto pistolet z klejem na gorąco nagrzać dużo wcześniej, bo chociaż ten klej zaczyna wypływać dość szybko, to on początkowo wcale się tak dobrze nie klei, jak mogłoby się wydawać. I warto poczekać, aż on się tak naprawdę solidnie nagrzeje. I oczywiście uważajcie, proszę, żeby nie poparzyć sobie palców, bo to bardzo, bardzo nieprzyjemne. Dobrze, i teraz tutaj ta pomarańczka będzie sobie schła. Trzymaj się, pomarańczko, nie spadaj. A ja pokażę Wam, jak zawiesić takie piramidki. Można do tego wykorzystać sznurek, albo ja mam takie jutowe sznurki też. Wiążę na końcu supeł. I teraz włożę ten mój sznurek tutaj pod klapkę pudełeczka i jeszcze dodatkowo przykleję. Chociaż oczywiście ta klapka sama w sobie zapewne ten supełek by utrzymała, no to jednak jak ktoś będzie majdrował przy pudełeczku, otwierał i wyjmował zawartość, to lepiej, żeby ta klapka może się odchylić. Więc lepiej by było, żeby coś
Ups. Żeby coś jednak ten sznurek trzymało. I to przyklejam klejem na gorąco, bo musi być solidnie. Przyklejam do kleju mój supełek. I zobaczcie, i pudełeczko ze sznurkiem gotowe. Pytanie teraz, czy one wszystkie mają wisieć na tej samej wysokości, czy może na różnych, jeżeli będą różnych kolorów albo różnych wielkości. To myślę, że zabawniej, jeśli każdy z tych sznurków będzie miał troszkę inną długość. Oprócz wspomnianych już torebek śniadaniowych i takich wieżyczek, przygotowałam jeszcze kilka takich zabawnych cukierków. Te cukierki zrobiłam wykorzystując papier do pakowania prezentów z ubiegłych lat. Zostały mi takie niewielkie kawałki, w które już niewiele co można by zapakować, a do tego będą w sam raz. Wzięłam rurkę, która jest rurką właśnie po papierze do pakowania prezentów i pocięłam ją na takie mniejsze kawałki. Po papierze toaletowym jakoś wydało mi się to mało higieniczne. Po ręcznikach papierowych te rolki są szersze, więc oczywiście zależnie od tego, jak duża jest Wasza choinka, jeśli ma być wielka, choinka czy kalendarz adwentowy, jeśli ma być wielki i te ozdoby mają być duże, to lepiej wziąć rolkę od ręcznika papierowego. Ja wzięłam taką od papieru do pakowania i wycinam takie kawałki. One nie muszą być tutaj idealnie równe, nie ma się co przejmować, a tych brzegów przecież nie widać, bo one będą zawinięte. Mam tutaj taki kawałeczek papieru. On ma taką szerokość mniej więcej jak 2,5, czy nawet 3 takie rolki, po to, żeby po zawinięciu można było tu spokojnie z nich zrobić takie cukieraski. O, ciach, ciach, przewiązuję sznurkiem. Z jednej strony robię supełek, taki porządny supełek. Ucieka mi sznurek. Potem to można jeszcze tutaj rozdziawić troszkę. Z tej strony zrobię kokardkę. Dlaczego? Dlatego, że przecież tak samo jak w przypadku piramidek, tam do środka trzeba się dostać, żeby wyjąć skarb, czyli zadanie adwentowe na dzisiaj. I teraz bez problemu można to rozwiązać, wyjąć zawartość, a potem zawiązać z powrotem i to wraca na naszą dekorację. Ponieważ to wszystko to dla mnie za mało, wymyśliłam, że przygotuję jeszcze jeden element. To będą takie wisiorki. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. To są po prostu dwa plastry pomarańczy, kawałek anyżu i orzech, albo zamiast tego anyżu może być też mniejszy kawałeczek cynamonu. Takie orzechy ja samodzielnie pomalowałam sprayem na złoto. No, kupiłam anyż, plasterki pomarańczy albo cytryny. Można wysuszyć samemu na kaloryferze albo w piekarniku, chociaż też można kupić gotowe. I dodatkowo widzę, że one jeszcze po zeszłorocznych dekoracjach są w jakimś złotym brokacie. No dobrze, bierzemy dwa plasterki pomarańczy, śliczną gwiazdeczkę anyżową i orzeszek. Takie ozdoby robi się bardzo szybko. Najwięcej czasu potem zajmie przymocowanie ich na gałęzi. Dobrze jest mieć miejsce wygodne na taką gałąź, zamocować ją sobie od razu w miejscu docelowym i na niej zawieszać przygotowane wcześniej ozdoby, bo na stole to zawsze troszkę trudniej i to się zawsze troszeczkę inaczej układa niż potem w naturze. Teraz moja anyżkowa gwiazdka i najgorzej przykleja się orzeszek, bo zarówno orzeszek jest tutaj okrągły, jak i pomarańczka u dołu jest okrągła, ale trzeba po prostu przez chwilę przytrzymać. Patrząc na taki wisiorek, pewnie się zastanawiacie, jak w takim czymś schować zadanie adwentowe. No rzeczywiście prezentu się raczej tutaj schować nie da, ale zadanie da się przyczepić. Zaraz pokażę jak. Przygotowuję karteczki do swoich zadań z takich ścinków, które zostały mi po wycinaniu pudełeczek świątecznych, bo zdradzę Wam już teraz, że robiłam również białe. Wystarczy obciąć kawałek, napisać tutaj, no może ten za mały,
napisać tutaj treść zadania, schować za pomarańczką i przyczepić ją. Zobaczcie, takie kupiłam w hipermarkecie, maleńkie spinacze jak do papieru. I jak klipsem przypinam moją karteczkę do wisiorka. Oczywiście pozostaje kwestia numeru dnia. Na tym naklejka po pierwsze nie będzie się trzymać, po drugie ona kompletnie nie pasuje. Ale ja wezmę marker czarny i tutaj na orzechu spróbuję napisać numer. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Trzeba też taki orzech na pomarańczkach zawiesić. Do tego celu najlepiej wykorzystać nożyczki, którymi tutaj na samej górze robimy dziurkę w wysuszonym miąższu i wtedy bez najmniejszego problemu można przez to przeciągnąć sznurek. Proszę bardzo. I na dowolnej wysokości ozdobę powiesić. No dobrze, przyznałam się już, że wycinałam też białe choinki. Wycinałam też jeszcze w innych kolorach. Zobaczcie, co mam. Przygotowałam sobie troszkę białych, troszkę czarnych. Udało mi się znaleźć nawet kilka arkuszy srebrnego, takiego brokatowego papieru i czarnego oraz zwykłego czarnego. I te piramidki ozdobiłam takimi brylancikami. A wszystko po to, żeby zrobić drugi kalendarz adwentowy, bo strasznie spodobała mi się ta gałąź. W ogóle bardzo lubię brzozy i ten rysunek kory, taki biało-czarny, taki monochromatyczny, pomyślałam sobie, że to będzie super do nowoczesnego wnętrza. No a jakie kolory? Chyba z tej strony ładniejszy. A jakie kolory najlepiej pasują? No albo jakiś kontrastujący czerwony, albo właśnie biały, czarny i srebrny. I zrobię drugi kalendarz adwentowy, ten będzie prezentem, więc będzie miał funkcję wyłącznie ozdobną, nie będę do środka wkładać zadań i będą na nim wyłącznie czarne, białe i srebrne wieżyczki, a także na 24 dzień grudnia taka piramidka w kolorze starego złota. Do tego dołożę też kilka takich czarnych etykietek. I tutaj, jak widzicie, moja biała piramidka jest na nitce, wcale nie na sznurku. Dlaczego? Dlatego, że uznałam, że taka nitka będzie najmniej widoczna. I myślę, że te sznureczki będą różnych długości, żeby to nie był jeden rząd, tylko żeby to było kilka rzędów i one będą takie bardziej dynamiczne. Jeszcze dwa dodatkowe akcesoria, o których warto pomyśleć, z tym, że to jest coś, co niestety będziecie musieli prawdopodobnie dokupić. Pierwsza rzecz to śnieg w sprayu. Jeżeli ktoś ma tylko taką gołą gałąź, to ten śnieg pewnie nie będzie potrzebny. Natomiast jeżeli jest to taka wielka sosnowa gałąź jak moja, to można troszkę i gałązki, jak i te ozdóbki przyprószyć śniegiem. Kupiłam też jeszcze naprawdę po kilka, dosłownie po kilka złotych, takie sznurki lampek LED-owych. Ta ma zimny kolor, ten łańcuch. Ten jest cieplejszy. Każdy ma po 2 metry, dostępne są w różnych długościach, można sobie kupić nawet kilka. Trzeba będzie tylko sprytnie zamaskować to pudełeczko. Czyli na przykład, jeśli mam taką gałąź, to dobrze jest klejem na gorąco przyczepić to pudełeczko tutaj z tyłu od ściany, w takim miejscu, żeby można było sięgnąć, ale żeby to pudełko, które nie jest specjalnie ładne, żeby nie było zbyt widoczne. No dobrze, to teraz ja się zabieram za mocowanie sznurków do tych wszystkich pudełek. Tej mojej wielkiej gałęzi choinkowej nie dam rady tutaj ustawić. Myślę, że ustawię ją od razu w miejscu docelowym i te wszystkie elementy potraktuję po prostu jak bombki i od razu na miejscu ubiorę ją, a potem pokażę Wam gotowe efekty. No dobrze, minęło kilkanaście minut, powiedzmy, że kilkanaście.
mam już wszystkie elementy gotowe, pozamykane, oznaczone. Jak widzicie, wszystkie torebki mają już swoje numerki, są też ozdobione, mają też gotowe... O, ta jedna nie ma sznureczka, ale pozostałe mają sznureczki. Także moje wisiorki owocowo, pachnąco, świąteczne mają tutaj napisane cyferki markerem na orzechach. Przyczepiłam do nich także zadania. Cukierki i piramidki też już pozamykane. Zadania są w środku, wszystkie mają mocowania gotowe. Ale przyznam się Wam, że umocowanie tej wielkiej sosnowej gałęzi okazało się dużo większym wyzwaniem niż się tego spodziewałam, bo ona zajmuje strasznie dużo miejsca i po prostu boję się, że w domu ktoś przechodząc przewróci ją i zniszczy. W związku z tym oczywiście wykorzystam ją i prawdopodobnie powstanie z niej dekoracja przed domem, gdzie będzie mi ją dużo łatwiej umocować. A te elementy powieszę na takiej zwykłej sosnowej gałęzi. Tu pokazywałam Wam wcześniej taką grubą, prostą. Ta jest trochę cieńsza, ale ma ciekawszy kształt, więc myślę, że ta fajniej się sprawdzi. Ponieważ jednak jest łysa, tamta była zielona i to mi się w niej podobało, to tę udekoruję pewnie śniegiem sztucznym. Przyczepię do niej trochę zielonych gałązek. Zobaczę jeszcze, jak to będzie wyglądało. No i obowiązkowe będą światełka. No to co? Do roboty! Tak wygląda gotowy kalendarz adwentowy z naturalnymi ozdobami. A tak, ten nowoczesny, monochromatyczny. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie mojego materiału wideo. Mam nadzieję, że spodobały Wam się moje pomysły, a Wasze kalendarze adwentowe wyjdą super. Zachęcam też oczywiście gorąco do subskrypcji kanału. Do zobaczenia!